Witam serdecznie na kolejnym odcinku tego mojego testowania. Dzisiaj mamy polskie sosy, lubelskie słoiki. Akurat te, które tutaj mam, są już w tym momencie niedostępne ani na ich stronie, ani też na ich Allegro, bo właśnie w dniu tutaj nagrywania sprawdzałem, ale zerkajcie, może coś się zmieniło. Zaczniemy od sosu Adremalina 2K22, ostry sos z chili i malin. Jest to próba ich połączenia właśnie smaku klasycznej czerwonej maliny, która według lubelskich słoików pasuje, idealnie zgrywa się z charakterystyczną słodyczą tropikalnych odmian chili. Skład przedstawia się następująco. Ostre papryki chili, Purple Reaper Cream, Fantomas Multicolor, Purple Pumpkin, Carolina Reaper, Pink Tiger Bubblegum. Dalej mamy jeszcze oczywiście maliny, ocet jabłkowy bio, cukier trzcinowy. Czuć wyraźnie maliny. Na pierwszym planie są właśnie te wspomniane maliny, ale też jakby akcent czekoladowy. Gdzieś tam w tle jeszcze chyba też majaczą papryki, ale gdzieś tam bardzo, bardzo daleko. Na pierwszym planie maliny, zapach tak najbardziej pozytywnie, słodko na plus. No to bierzemy się za konkretny test. Jak widzicie, nośnikiem są gofry. Sos ma konsystencję płynną. Słuchajcie, wartość jednej łyżeczki już dałem na każdy. Spróbuję jeszcze po dwie łyżeczki. A co, nie szczypmy się tutaj. Okej, tak się to prezentuje. Mam nadzieję, że widać, bo nie mam tutaj żadnego podglądu, jak to wygląda. Ta sama słodycz malin, co by wyczuwalna w zapachu, ale ostrość od razu też uderza, drapie w język, ale nie przeszkadzająca w cieszeniu się smakiem tych malin. O rany. Po zjedzeniu pierwszego gofra chciałem zaczynać drugi, ale... daje na język. Smak rewelacyjny. Maliny. Na pierwszym planie maliny. Tylko i wyłącznie. Przy tym drugim gofrze mam efekt żyletek na języku. Ten sos sprawił, że teraz jakikolwiek kontakt języka z czymkolwiek, ile ma to sens, co mówię, ale trochę mi ciężko teraz już się mówi, to jest bolesny. Ostrość mi się wydaje, że będę odczuwał tak samo. Wiem, czego się można spodziewać po ostrości, a jestem ciekaw, czy ten smak się wybije, bo mimo tej pokaźnej ostrości ten smak był bardzo wyraźny i dosyć długo się utrzymywał. Więc sos naprawdę jest dosyć wyjątkowy pod tym względem. Sprawdzamy. Dopiero jak się teraz skrzywiłem, to poczułem smaku gorycz papryk, a wcześniej te maliny, bardzo długo. Obracałem go w języku. Na języku. Chryste panie, idzie w gardło. Mimo tego, że wcześniej jadłem te gofry właśnie, można by zakładać, że odczucia ostrości mogą być przekłamane pod tym, że już czułem tej ostrości po tym próbowaniu na tych gofrach. Nie! On brany z łyżeczki pokazuje nowe oblicze, jest jeszcze mocniejszy. Myślę, że bym pod 70 tysięcy z hałą mu dawał tak umownie. Bardzo mocny. A długo naprawdę się odczuwa tą słodycz i ta słodycz tych malin... Czy już mniejsza, że słodycz? Generalnie maliny po prostu. Odczuwa się bardzo wyraźnie, jest to naprawdę super. Naprawdę bardzo mi się podoba. Jako drugi testowany dziś sosik będzie ten oto tutaj widoczny słoiczek tym razem, nie butelka. Śliwka w gorącej czekoladzie. Ostry sos z chili, śliwek i czekolady. Jak można się spodziewać po nazwie, jest to miks śliwki z przyjemną, lecz dosadnie ostrą papryczką chili, a całość została zamieniona w gęstą nutellę, jak to oni tutaj opisują. Skład to papryki chili, czyli Arisha's Pow, Purple UFO, Borg's 9 Habanero i Gator Jigsaw. Mam nadzieję, że niczego tu nie pokręciłem. Dalej mamy śliwki węgierki, piwo porter, gorzka czekolada, cukier trzcinowy, ocet jabłek bio. Jak budyń. Jak czekoladowy budyń pachnie zupełnie. Tylko i wyłącznie. Super zapach, nie spodziewałbym się. Musiałbym go ocenić maksymalnie. Naprawdę zapach bardzo mi się podoba. Jak ktoś lubi słodkie klimaty, to będzie w siódmym niebie. No to zaczynamy test. A tutaj będę miał croissanta, tak jak widzicie, rogalik. A fragmenty tego croissanta będę sobie odrywał i nakładał łyżeczką. Zobaczymy jeszcze jakie ilości, jaką to ma w ogóle konsystencję.
bardzo słodki. Rozpala język. Konkretnie kojarzy mi się to ze smakiem suszonych śliwek w takiej polewie czekoladowej. Cały czas jest wyczuwalna ta słodycz, a potem wchodzi minimalnie gorycz papryk. Taki sam schemat, słuchajcie. No teraz zaczynam czuć palenie w gardle bardziej niż wcześniej. Ale jak widzicie, bez problemu mogę to znieść. Wrażenia smakowe jakby to się nie zmieniają, ale zaczynam czuć po tych bodajże czterech takich fragmentach croissanta z tym sosem, że teraz już zaczyna mnie mega boleć język. On jakby chyba mniej pali tą ostrością, a bardziej idzie w odczucia bólu. W sumie bardziej taki ten ból paprykowy, jakby się jadło świeże papryki. Przy poprzedniku, przy adremalinie na przykład nie miałem aż takiego odczucia, jakbym jadł surowe papryki, a tutaj teraz w tym momencie trochę mi się to zaczyna. Potworne to jest, boję się łyżeczki. Ale trzeba spróbować. Cała pełna łycha. Tak mniej więcej wam tylko pokażę do tej odległości. Dobra, lecimy. 3, 4. Bardzo słodki, śliwkowy, jak tutaj mówiłem wcześniej. Co ciekawe, nie czuję, żeby gorycz papryk weszła. Chociaż może do ostrości już mam. A nie, dobra, czuję, że na języku. Ale pali! Słuchajcie, całokształtowo on chyba jest mocniejszy od poprzednika. Nie zapowiadało się, ale teraz mam wrażenie, że jest. Jeśli tamtemu dałem 70 tysięcy, to już była sprawiedliwość, temu musiałbym dać już 80 co najmniej tysięcy, jako dziwny NSH. Ale co ciekawe, w smaku nadal gorycz papryki jest nieznaczna. Nadal główną rolę gra tutaj ten bardzo ciekawy, bardzo dobry czekoladowy smak. Ja sobie robię przerwkę, a wy za chwileczkę już widzicie mnie z ostatnim sosem. Zostańcie ze mną. Ostatnim z testowanych dziś sosów będzie Jarek Kingston. Ostry sos w jamańskim stylu jerk z chili, imbiru i tymianku. Jak tutaj opisują, to bardzo ostry sos w pełni zainspirowany uliczną kulturą Jamajki, który nieodłącznym elementem jest tak zwany jerk, sposób przyrządzania potraw w specyficznej, turboaromatycznej marynacie na prostej zrobionej z beczki grillo wędzarce. Ciekawe. Skład to ostre papryki chili, wiadomo, czyli Scotch Bonnet, Habanero Chocolate, Carolina Reaper Chocolate, Gator Jigsaw, Trinidad Scorpion Butch Taylor, cebula, czosnek, szczypiorek, sos sojowy, miód akacjowy, ocet jabłkowy bio, imbir, tymianek, sól kłodawska, przyprawy. Mocno ziołowy. Ten imbir jest wyczuwalny, prawda? To był imbir, dobrze mówię. Miks przypraw, taki korzenny bardzo, bardzo korzenny. To jest fajne i podoba mi się. Na plus zapach, bardzo mi się podoba. Teraz już akurat coś znanego, czyli tosty. Pali język już od razu. Smaku coś nie za bardzo czuję. Ale nie wiem, czy to po poprzednich sosach, nie mam o tym pewnych wrażeń trochę. Rozwija się ostrość. Już czułem ją przy poprzednim gryzie. Teraz się rozwija. Już nawet teraz do poziomu żyletek. Przy drugim gryzie. Smak pomału staje się wyraźniejszy. Dymny, lekko wędzony. Z lekką ilością słodyczy. To nie ma być sos barbecue, tylko właśnie ten jamajski jerk. A jakieś podobieństwa do jakiegoś takiego dymnego, mocno intensywnie dymnego barbecue tutaj wyczuwam w smaku. Już ten ból na języku jest nie do zniesienia. Boli. Wewnętrzna strona ust, warg w sensie, boli. Górna warga boli. Jak cholera. Masakra. Jestem strasznie przepalony teraz. Ale lecę z tym od razu, słuchajcie. Tylko chwilkę dosłownie odsapnę, minutkę i lecę z tym od razu, z tą łychą. 3, 4. No, przełykam. Ale w smaku dziwny. Taki słony, ziołowy. Jakby tam miks właśnie tych przypraw. Słoność, coś czego w ogóle się nie czuło z nośnika. Tej słodyczy tym razem to ja tu w ogóle nie czuję. Chyba po tym jedzeniu przy tych tostach przywykłem już do niego, bo coś nie ma uderzenia. Dobra, powoli się rozwija. Uderzenia się spodziewałem. A właśnie, o, teraz dodaję, to jest jakby efekt dopalania, dokładania do pieca. Pomału. Ale teraz wam powiem, że chyba bym go ocenił na równi z ze śliwką. Tak jak śliwka powiedziała, że 80 tysięcy,
to temu dałbym chyba tyle samo dokładnie. Strasznie zaczyna palić gardło. Najmocniej ze wszystkich z tych sosów do tej pory. W sumie każdy dzisiejszy z trzech zawodników od lubelskich pokazuje klasę. No to jestem z powrotem, trzeba tutaj wspomnieć zaznaczyć, że każdy z nich nieźle potrafił dokopać. Naprawdę, też to sami widzieliście, że to są potężne rzeczy. Tutaj dosyć mocno bolał mi brzuch. A po tym też bolał, nie tak mocno jak przy tym, ale tu z kolei po nim, już po nagrywaniu oczywiście, tak jak bolał ten brzuch, to pojawił się odruch bełtowy. I myślę, że warto o tym wspomnieć. Ich moc wyceniam tak umownie, przypomniał tylko 70 tysięcy, 80 tysięcy, no i ten też koniec końców 80 tysięcy. O tym tylko przypomnę. Słuchajcie, wszystkie, podsumowując, wszystkie wypadły dobrze, wszystkie wymagają polecenia. Jakbym miał wskazać jakiegoś swojego faworyta, jeśli już muszę, a myślę, że muszę, no to wskazałbym na tutaj tą śliwkę. Śliwka w gorącej czekoladzie. Skoro tutaj wybieram jako faworyta, to chciałbym się nad nim jeszcze chwileczkę pochylić. On jest w sumie bardzo podobny, o czym nie mówiłem wcześniej, bardzo podobny do dzikiego Billa Lewiatana. Jest bardzo pyszny w tej swojej słodyczy, a przy tym również, przy tym podobieństwie do Lewiatana, przy tym smaku bardzo dobrym, słodkim, jest bardzo mocna ostrość, która tutaj idealnie współgra właśnie z tym odczuciem tej słodyczy. Jestem pod tym kątem zachwycony, jaki tutaj balans udało się uzyskać, jak chodzi o te sosy, zwłaszcza tutaj właśnie śliwkę w czekoladzie. Myślę, że to najbardziej u niej się uwidacznia, jak po prostu super zostało to zbalansowane. Ale naprawdę, jeśli będziecie mieli możliwość zakupienia ich, pojawią się ponownie, wtedy bierzcie w ciemno. Z tego miejsca też oczywiście zapraszam na kolejne odcinki, takie nagrywane, które tu się pojawią, też na live, bo też się będą pojawiać. Staram się, żeby raz w tygodniu jakaś rzecz, live bądź odcinek tego typu właśnie, jak tutaj się pojawił, z ostrością szeroko rozumianą, czasami też nie tylko, elastycznie do tego podchodzę. I tak to będzie się tutaj sobie na razie kulać na tym kanale. Także widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. See ya!